Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Pękalski 1. Co się stało z Sylwią R? Małgosię znaleziono martwą 12 listopada 1988 roku po 24 godzinach poszukiwania od chwili zgonu, pisał Jacek Prześluga w grudniowym numerze Tygodnika Pilskiego. Miała niespełna 13 lat. Zgwałcono ją i uduszono, zostawiając w lesie 50 metrów od leśnej drogi łączącej Papowo z szosą Wałcz-Człopa. Sprawca nie został na razie ustalony, trwają czynności dochodzeniowo-śledcze. Ci, którzy słuchają Zabójczych Opowieści od dawna, może pamiętają, że kiedyś zrobiłem podcast na temat tej sprawy. Dzisiaj wracam do niej, ponieważ próbowano ją przypisać Leszkowi Pękalskiemu, o którym traktuje niniejszy odcinek. Dziennik kończył swój tekst bardzo emocjonalnie. Śmierć Małgosi wstrząsnęła nimi, mieszkańcami Papowa. Odeszły na bok drobne waśnie, wspólnym głosem żądają spełnienia dawnych obietnic. Wszyscy też, z nadzieją, pytają, czy milicja znajdzie sprawcę, czy wątła ilość śladów wystarczy do wykrycia mordercy. Krzysztof K. dodaje pytanie od siebie, kiedy nasze dzieci będą bezpieczne? Powtórzmy, dzisiaj po niemal 33 latach to samo pytanie, czy śledczy znaleźli sprawcę? Otóż nie. Niestety nie znaleźli. Śledztwo w sprawie dziewczynki umorzono po 10 miesiącach. 3 lata później, czyli w 1991 roku, w okolicy miejscowości Chwiram, położonej w sąsiedztwie Papowa, znaleziono zwłoki poszukiwanej od paru dni 32-letniej Wacławy G. Ciało było przykryte do połowy płaszczem. Spod niebieskiego kreszu wystawały ręce. Kobieta miała opuszczone do kolan rajstopy. Sekcja zwłok wykazała, że pani Wacława została najpierw uderzona w ciemię, następnie uduszona. Odniosła też rany tłuczone twarzy i tylnej części czaszki. We wspomnianym przed chwilą podcaście, Tajemnicze zabójstwo w Papowie, wspominam o kulisach śledztwa w sprawie tego zabójstwa, powołując się na znajomego Szkieła, który pracował przy niej. Przy okazji zachęcam do odsłuchu. Rozmawiając z nim, odniosłem wrażenie, że policjanci, bazując na wiedzy operacyjnej, wypracowali koncepcję ewentualnego podejrzanego. Ale to już pozostanie pewnie na zawsze tajemnicą. Tymczasem dochodzi do niespodziewanego zwrotu akcji. Oto 17 grudnia 1992 roku prokuratura w Bytowie tymczasowo aresztuje Leszka Pękalskiego, 26-letniego wówczas mieszkańca Bytowa. Ten w czasie któregoś z przesłuchań przyznaje się do zabójstw w Papowie i Chwiramie. Według dziennikarki robi to bez zmrużenia oka. Pilscy śledczy bardzo byli zdziwieni tym obrotem sprawy. Mój znajomy Szkieł mówił jednak, że według niego Pękalski raczej nie był ich sprawcą. Nie zgadzała się na przykład grupa krwi, którą rozpoznano przy zabójstwie w Chwiramie. Według niego Pękalski, który miał trochę inny modus operandi, choćby użycie kija, śmielsze rozbieranie ofiar, w czasie wizji lokalnych w Papowie i Chwiramie sprawiał wrażenie, jakby nie do końca orientował się w faktach. Wizje lokalne przeprowadzono w kwietniu 1993 roku, czyli niecałe 2 lata po Chwiramie i niecałe 4 lata po Papowie, pisał mi w SMS-ie. On tego manekina z sekshopu rozbierał całkowicie przy każdej sprawie. A przecież jego ofiary nie zawsze były rozebrane w chwili ujawnienia zwłok. Co więcej, policjanci mieli stawiać sugerujące pytania, dzięki którym łatwiej było mu opisać wydarzenia. Jeszcze jedna istotna kwestia wiązała się z miejscem odnalezienia zwłok Wacławy G. Były to ruiny murowanego silosu, położone w zalesionym, trudno dostępnym miejscu i oddalone jakieś 2 kilometry od Chwiramu, gdzie prawdopodobnie zabójca spotkał nieszczęsną kobietę. Jest prawie niemożliwe, żeby obca osoba znała to miejsce i żeby w pojedynkę bez samochodu przetransportowała je tam. Miejsce porzucenia zwłok wskazuje zatem, że sprawcą mógł być mieszkaniec okolicy. Byłem tam, widziałem te ruiny i podzielam tę opinię. Przypadkowa osoba nie mogła tam trafić. Jak wiemy, Pękalski po niezwykle osobliwym 40-dniowym procesie ostatecznie został skazany tylko za zamordowanie 17-letniej Sylwii Rudnik na karę 25 lat pozbawienia wolności. W efekcie tamte pozostałe sprawy zostały bez mordercy. Czy ktoś do nich wróci? Czy kiedykolwiek zostaną wyjaśnione? Nie mam pojęcia oczywiście, ale pytanie, które chcę dzisiaj zadać i które stoi u podstaw niniejszego odcinka brzmi następująco. Czy Leszek Pękalski naprawdę zabił Sylwię? Skoro zadaję takie pytanie, powiecie zapewne, to znaczy, że mam mniejsze lub większe wątpliwości w tym zakresie. Czy tak rzeczywiście jest? Już wyjaśniam.
Otóż niniejszy podcast jest inspirowany przemyśleniami znajomego Szkieła, który z sprawą Pękalskiego żyje od samego jej początku. A właściwie od momentu wizji lokalnych w Papowie i Chwiramie, kiedy ów domniemany zabójca przedstawiał sposób zabójstwa Małgosi oraz pani Wacławy. Ujmijmy to zatem tak, pół żartem, pół serio. Jestem tutaj kimś w rodzaju doktora Watsona, który rekonstruuje tok myślenia współczesnego Sherlocka Holmesa, prowadzącego swoje własne ciche śledztwo na podstawie wszelkich możliwych medialnych doniesień. Czasami pisał do mnie w tej sprawie, dzieląc się kolejnymi przemyśleniami. Któregoś razu zadzwoniłem do niego i zapytałem zaintrygowany, czy ja dobrze rozumiem? Czy według ciebie Pękalski nie zabił nawet Sylwii Rudnik? Jego odpowiedź brzmiała następująco. To trudne pytanie. Nie czytałem akt, ale bazując na tym, co obejrzałem, przeczytałem, wysłuchałem i opierając się na własnych przemyśleniach, przygotowałem sobie pewne argumenty i w efekcie jestem gotowy stanąć do dyskusji na temat tego, czy to rzeczywiście zrobił Pękalski. Po tej rozmowie podesłał mi swoje opracowanie oraz pracowicie zebrane materiały dziennikarskie. Po zapoznaniu się z tym wszystkim napisałem niniejszy podcast, który prawdopodobnie będzie kontynuowany. Mam już kilka pomysłów na kontynuację. Teraz nie będę niczego zdradzał, nie będę zapeszał, powiem wam tylko, że jakiś czas temu dostałem telefon do kogoś, kto znał Pękalskiego i jest gotowy ze mną porozmawiać. Kto wie, może uda się namówić więcej osób na spotkanie i rozmowy. Trzymajcie kciuki. Ale do rzeczy. Zacznijmy zatem od dnia, w którym Sylwia zaginęła. Trzeba podkreślić, że rekonstrukcja owego dnia wcale nie jest taka prosta. Jeden z najważniejszych świadków, Janina C., koleżanka Sylwii, radykalnie zmieniała swoje zeznania, właściwie mataczyła, za co zresztą wytoczono jej proces. Wrócę jeszcze do tego. Teraz chciałem tylko zaznaczyć, że jej wersje budziły zastrzeżenia i to poważne. Przedstawię wam szkic wydarzeń, który skonsultowałem ze swoim znajomym Szkiełem. Ta 17-letnia, szczupła, jasnowłosa dziewczyna mieszkała z rodzicami i rodzeństwem we wsi Darszkowo, gmina Kołczygłowy, dzisiejszy powiat bytowski. Był to pierwszy tydzień wakacji. Sylwia w poniedziałek, 24 czerwca, rozpoczęła letnią praktykę zawodową w sklepie spożywczym w Kołczygłowach. Po praktykach odjeżdżała zazwyczaj autobusem z Kołczygów bezpośrednio do Darszkowa lub innym kursem. Tego dnia, to jest 26 czerwca, w środę chciała wyjść z pracy nieco wcześniej. Tak twierdziła jej szefowa. Spieszyła jej się do domu, miała pomóc w czymś mamie, a potem planowała pojechać na dyskotekę do Suchorza, gdzie miał czekać na nią jej chłopak Sebastian. Ważna okoliczność. Powrót do domu wcześniejszym autobusem oznaczał, że musiała wysiąść w miejscowości Jezierze i dalej udać się pieszo do Darszkowa. Do przejścia miała jakieś 3 km. Skończyła zatem pracę i wyszła ze sklepu z koleżanką Janką zamieszkałą we wsi Barnowiec. Tego samego dnia, gdy przestraszeni rodzice będą szukali córki, Janka powie im, że rozstała się z Sylwią po wyjściu ze sklepu i ostatecznie nie zauważyła, czy ona wsiadła do tego autobusu odjeżdżającego do Jeziora chyba o 2:30. W tym momencie tracimy więc dziewczynę z oczu. Dalej historię śledzimy z punktu widzenia jej rodziców. Z pracy przyjeżdża mama i czeka z rosnącym niepokojem na córkę, która nie przyjechała także kolejnym autobusem, czyli tym o 16:00. Gdzie ona jest? Miała przecież kupić 2 chleby i drzem. Obiecała. Gdy mąż wraca z lasu, w którym cudzysłów wyrabiał drzewo, zaczęli zastanawiać się, gdzie ich córka mogłaby ewentualnie pojechać. Do Słupska? Do Bytowa? Mija 21:00. Przyjeżdża ostatni autobus, Sylwii ciągle nie ma. Zaniepokojeni jadą do kierowniczki sklepu, by zasięgnąć języka. Przed chwilą przytaczałem jej krótką relację. Pewnie Janka wie więcej, dodaje kobieta. Udają się zatem do Janki. Ona właściwie nic więcej nie ma do powiedzenia, co warto bardzo mocno podkreślić. Wspomina o dyskotece w Suchorzu. Rodzice wpadają na pomysł, że Sylwia zapewne pojechała do wujka mieszkającego w Suchorzu. To był brat jej matki. Zostawiła u niego zakupy i poszła na dyskotekę. Jest już mniej więcej północ. Jadą do Suchorza, odwiedzają brata. Niestety córki tam nie ma i nie było. Za chwilę dowiedzą się, że córka nie dotarła również na dyskotekę. Nie widziały jej tam ani koleżanki, ani Sebastian. Sylwia zapadła się pod ziemię. Następnego dnia wieczorem rodzice postanawiają przyjrzeć się zarośniętym poboczom drogi na trasie Jezierze Darszkowo. Wysiadają z samochodu i robią obchód. I w pewnym momencie znajdują reklamówkę. To jest torba Sylwii, mówi matka, i wyciąga z niej rzeczy, które miała kupić córka. Chleb, drzem i tak dalej. Ich uwagę zwraca to, że w tym miejscu trawa jest wygnieciona. Ktoś tu musiał leżeć.
podnoszą wzrok, rozglądają się i widzą w wysokiej trawie prowadzący w głąb lasu ślad, jakby ktoś ciągnął ciało. Mniej więcej wtedy pojawia się sąsiad, który przyłącza się do poszukiwań zaginionej dziewczyny. Idą śladem wygniecionej trawy. Znajdują sandał córki. Matka jest przerażona, wybiega z lasu i nawołuje Sylwię. Ojciec idzie dalej, obchodzi rosnące tam świerki. Nagle dostrzega coś świecącego. Podchodzi bliżej i staje nad zwłokami córki. Ktoś zadarł jej spódnicę i zarzucił ją na głowę. Wkrótce przyjeżdża policja na miejsce odnalezienia zwłok i rozpoczyna standardowe czynności. Później, w czasie oględzin, medyk stwierdzi rany tłuczone na głowie, otarcia na szyi. Przyczyną śmierci było zadzierzgnięcie apaszką. Co ciekawe, sprawca nie zgwałcił Sylwii. W kontekście ułożenia ciała jest to intrygujący fakt. Mam przed sobą wycinek z Głosu Pomorza. Wydanie weekendowe z dnia 29-30 czerwca 1991 roku. Gdzie wysiadła, dokąd poszła. Zabójstwo ujawniono 27 czerwca. Prawdopodobnie tragedia wydarzyła się w przeddzień w okolicy jeziora koło Kołczygłów. Tam w zaroślach znaleziono zwłoki 17-letniej dziewczyny. Przypuszczalnie wsiadła po zajęciach do autobusu relacji Bytów-Słupsk i dojechała do miejscowości Jezierze, skąd miała jeszcze trochę drogi do swojego domu w Darszkowie. Działo się to w godzinach 15-15.30 26 czerwca. Nie wiadomo, kto jest sprawcą tej zbrodni. Chodzi o 17-letnią dziewczynę szczupłej budowy ciała, wzrostu 165 cm, blondynkę z krótkimi włosami, ubraną w czarny żakiet z elenobawełny, brązową spódnicę w kratę, czarne rajstopy i czarne półbuty, która miała przy sobie dwie reklamówki, czerwoną i niebieską. Potrzebne są wszelkie informacje. Z kim jechała autobusem w tragicznym dniu, gdzie wysiadła, dokąd poszła. Zacytowany komunikat daje do myślenia, mówił w rozmowie ze mną Szkieł. Ten brak wiedzy policji jest zaskakujący. Jeśli śledczy przekazali go redakcji w piątek, czyli 28 czerwca, to znaczy, że nie wiedzieli dosłownie nic. Zastanawiałem się, czy przepytali kierowcę autobusu, do którego miała wejść Sylwia. Ale raczej nie. W mediach nie było o tym żadnej wzmianki, a wszakże dziennikarze pisali o różnych innych szczegółach, mniej istotnych. Wydaje się, że zeznanie kierowcy jest kluczowe. Z kim jechała, gdzie wysiadła, dokąd poszła. W tamtych latach, przypomnę młodszym słuchaczom, ludzie masowo korzystali z publicznego transportu. Czy ona rzeczywiście wsiadła do tego autobusu? A może do innego? A jeśli nie wsiadła, to jak się znalazła w lesie tuż za jeziorem? Po upływie roku śledztwo umorzono wobec niewykrycia sprawcy zabójstwa Sylwii Rudnik. W grudniu 1992 roku sprawę tę powiązano ze sprawą gwałtu dokonanego na początku lipca 1990 roku na 40-letniej mieszkańce Budowa, w której skazano Leszka Pękalskiego na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Tu ciekawostka. Otóż w tym zdarzeniu, mówił mi Szkieł, Pękalski jedyny raz zadziałał z zamaskowaną twarzą i nie użył przy tym żadnych narzędzi do przełamania oporu ofiary, co niejednokrotnie demonstrował podczas wizji lokalnych. Może zakładał, że ofiara go rozpozna, ponieważ pochodziła z jego rodzinnej miejscowości Osiek, czy więc dlatego zakrył twarz? Jedno jest pewne, 40-letnia kobieta znalazła się około 22 zupełnie przypadkowo w tamtym miejscu. W pierwszej połowie grudnia Pękalski przyznaje się do zamordowania Sylwii Rudnik. Co ciekawe, będzie utrzymywał, że po zabójstwie odbył z nią stosunek, ale temu zaprzeczały przecież oględziny zwłok. 17 grudnia zostaje aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Magda Emilianowicz w swojej znanej książce zatytułowanej Bestia Studium Zła tak oto rekonstruuje jego wersję. Leszek był głodny, od paru dni nic nie jadł poza jagodami zerwanymi w lesie. Marzył o kiełbasie albo salcesonie. Będąc w Kołczygłowach stanął przed sklepem. Przez jakiś czas zastanawiał się, czy nie wejść do środka i poprosić o jedzenie. W końcu zdecydował się. Stanął przed sympatyczną, jasnowłosą sprzedawczynią i zapytał, czy dałaby mu trochę chleba, bo jest głodny i biedny. Akurat wtedy weszła kierowniczka sklepu. Sylwia powiedziała nieznajomemu, że przyniesie mu jedzenie po pracy. Kazała mu czekać na krzyżówce w jeziorze. Potem poprosiła Jankę, żeby towarzyszyła jej w trakcie spotkania z pewnym biednym chłopakiem. Koleżanka się zgodziła. To miała być ich tajemnica. Do tego spotkania doszło. Było krótkie. Sylwia wpadła w oko Pękalskiemu. Umówili się na następny dzień. No i tego następnego dnia Pękalski zaproponował jej seks. Dziewczyna miała ze śmiechem odmówić. Pękalski strasznie się zezłościł, ale i podniecił. Zaatakował dziewczynę. Złapał za kostur, uderzył, pisze Emilianowicz. Nie pamięta ile razy.
Chciał tylko, żeby przestała krzyczeć. Nie pomogło. Dalej krzyczała i próbowała uciekać. Zaraz mógł jechać ten autobus. Ktoś mógł ich zobaczyć. Zarzucił jej na szyję apaszkę, która wcześniej zsunęła się w trawę i zacisnął. Cały czas myślał o jednym. Niech wreszcie przestanie krzyczeć. Obnażył ją trochę, pragnąc odbyć z nią stosunek. W czasie zabójstwa miał wytrysk, więc musiał z tego zrezygnować. Przykrył Sylwię gałęziami i poszedł uciąć sobie drzemkę w paśniku. Zabrał ze sobą biustonosz i rajstopy. Potem miał przychodzić parę razy do ciała dziewczyny i dotykać go. Z powodu braku wzwodu musiał się ograniczyć do tej formy kontaktu. W relacji o Miljanowicz znajdujemy wzmiankę o sąsiedzie, który jadąc furmanką, mijał idącą na spotkanie Sylwię. Chciał ją nawet podwieźć, ale powiedziała mu, że ma spotkanie. Nie powiedziała jednak z kim. W owej rekonstrukcji mowa jest też o kłamstwie, cudzysłów Janeczki, która powiedziała, że Sylwia miała jechać prosto do domu. Nie wspomniała też nic o spotkaniach z biednym, nieznajomym chłopakiem. To jest właśnie chyba jedno z najważniejszych pytań w sprawie Pękalskiego, którego nazwano, bardzo ryzykownie zresztą, hurtownikiem zbrodni. Czy ta wersja jest prawdziwa? Mój szkieł ma wątpliwości. Przyznam wam, że im bardziej wczytuję się i wsłuchuję w materiały dotyczące tej historii, tym bardziej jestem zdezorientowany. Na dobrą sprawę trudno tutaj odróżnić prawdę od fikcji. Pękalski tak często zmieniał wersję wydarzeń, tak często zaprzeczał ustaleniom śledczych i wprawiał w osłupienie sam sąd swoimi dziwacznymi odzywkami i zachowaniem w czasie procesu, że trudno wypracować sobie własne zdanie. Sama książka o Miljanowicz jest też ryzykowną opowieścią. Według mnie wynika z niej, że Pękalski dokonał przypisanych mu zbrodni. Dominują w niej przecież opowieści o zabójstwach prezentowane z perspektywy Pękalskiego, który jawi się tutaj jako bestia właśnie, jako zwierzę owładnięte seksem, jako ktoś, kto musiał zabijać, żeby móc obcować z ciałami kobiet. W tej sprawie dużo rzeczy budzi wątpliwości. Różne detale skłaniają do próby zakwestionowania winy Pękalskiego, także w sprawie śmierci Sylwii. Dzisiaj jednak chcę skupić się na świadku, jakim była Janina C., koleżanka zamordowanej. Mówiąc wprost, dzięki jej zeznaniom skazano Leszka Pękalskiego na karę 25 lat pozbawienia wolności. Wspomniałem o jej problemach związanych z mataczeniem. Pójdźmy tym tropem. W Głosie Pomorza z dnia 19 czerwca 1996 roku znalazłem fragment, w którym mowa jest o tym, że Janina C., zeznająca na wniosek oskarżyciela pod przysięgą, zaprzeczyła rodzicom i znajomym, że 25 czerwca 1991 roku, późnym wieczorem, poszła z Sylwią R. do lasu na spotkanie z zabiedzonym Leszkiem P., aby go dokarmić. Dlaczego więc podczas śledztwa mówiła inaczej, a potem to odwołała? Bo rodzice Sylwii naciskali na mnie, że byłam z nią w lesie, szczegóły spotkania z Leszkiem P. sama sobie wymyśliłam, a dziś mówię prawdę, zeznaje Janina C. W numerze Głosu Pomorza z dnia 17 października 1996 roku znajduję informację, że, cytat, prokuratura wniosła do Słupskiego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Janinie C., która jest kluczowym świadkiem w sprawie, zarzucając jej składanie przed sądem fałszywych zeznań pod przysięgą i zatajanie prawdy. Przeczytam wam fragment. Sytuacja jest doprawdy intrygująca. Relacje tej gazety czyta się jak dobry prawniczy kryminał. Janina C. raz zeznaje na korzyść Leszka P., innym razem przeciwnie. W czasie śledztwa Janina C. potwierdziła, że z Sylwią R. chodziła do lasu na spotkania z Leszkiem P., by go dokarmiać. Zaprzeczyła temu 18 czerwca bieżącego roku, zeznając w sądzie pod przysięgą. Potem została wezwana do prokuratury, gdzie przedstawiono jej zarzut składania fałszywych zeznań. Wczoraj Janina C. ponownie stanęła przed sądem uprzedzona, że waga jej wyjaśnień jest na miarę prawie 100% dowodu winy lub niewinności Leszka P. i zdaniem sądu zaciąży na życiu oskarżonego, bo może być skazany na karę śmierci i stracony. Oznajmiła, że 18 czerwca skłamała pod przysięgą i prawdą jest to, że faktycznie w towarzystwie Sylwii R. spotykała się z Leszkiem P. Zapewniła sąd, że składając teraz obciążające oskarżonego wyjaśnienia, nie będzie miała wyrzutów sumienia. Leszek P. twierdził zaś, że świadek zmienia zeznania jak skarpetki. Prawdę mówiła w czerwcu, a teraz kłamie. Sąd i obrona dociekały powodów tak zasadniczej zmiany stanowiska świadka. Indagowano Janinę C. o szczegóły prokuratorskiego postępowania, w którym przedstawiono jej wspomniany zarzut. Wychodzi na to, że Janina skłamała pod przysięgą. To już dużo mówi o niej, prawda? O jej wiarygodności. Sytuacja na tamten dzień jest więc taka. Dziewczyna twierdzi, że wraz z Sylwią spotkała się z Pękalskim.
co zwiększa prawdopodobieństwo, że oskarżony dokonał tego zabójstwa. Mój szkieł tak to skomentował. Dlaczego ona dopiero po roku powiedziała o spotkaniu z Pękalskim? Dlaczego dopiero po tym, jak policja oskarżyła go o morderstwo Sylwii? Według mnie, i nie tylko mnie, najbardziej wiarygodne są pierwsze zeznania, czyli takie, które składamy spontanicznie z marszu, kiedy nie działają żadne naciski, kiedy po prostu mówimy, co wiemy. Jestem bardzo ciekawy, co było w pierwszych notatkach służbowych na ten temat, dodał. One mogłyby być najbardziej miarodajne. Im dalej w las, powiem wam, tym ciekawiej. Oto głos Pomorza w numerze z dnia 7 listopada 1996 roku przynosi informację, która sprawia, że przecieramy oczy ze zdumienia. W czasie kolejnej rozprawy Janina C. potwierdziła swoje wyjaśnienia w śledztwie, zeznając znowu na niekorzyść Leszka P. i twierdząc, że rozpoznaje go. Mimo tego prokuratura oskarżyła ją o składanie nieprawdziwych zeznań. Przyznaję się do winy, powiedziała wczoraj Janina C. Zeznałam nieprawdę, bo było mi nieprzyjemnie, że zginęła moja koleżanka. Prawdą jest, że spotykałyśmy się z Pękalskim, nie wiem, czy ona sama też się z nim spotykała. Na czym polegała nieprzyjemność, dociekał dalej sąd. Gdyż jakby przyczyniłam się do tego, co się stało, bo poszłam z Sylwią, odpowiedziała oskarżona. W kuluarach powiedziała, że spotkanie z Leszkiem P. było już o zmroku. I nie ma ona stuprocentowej pewności, że to był on. W kuluarach zeznała, że nie ma pewności, czy to był on. Czytając to, możemy sobie uprzytomnić, jak bardzo, bardzo niepewnym świadkiem była ta osoba. W ostatnim dniu procesu obrońca powiedział przed sądem, że akt oskarżenia to kolos, ale na glinianych nogach. 9 grudnia 1996 roku Sąd Wojewódzki w Słupsku skazał Leszka Pękalskiego na 25 lat pozbawienia wolności, pozbawił go praw publicznych na 10 lat, a także nakazał umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym. Wyrok zaskarżono do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W czasie rozprawy mecenas Andrzej Sud, jak czytam w głosie Pomorza, zarzucał słupskiemu sądowi również obrazę przepisów. Zarzut zamordowania Sylwii R., za co oskarżony został skazany, wcale nie różni się istotnie od zarzutów, z których Pękalskiego uniewinniono, uważa obrońca. Kwestionuje wyjaśnienia kluczowego świadka Janiny C., koleżanki Sylwii R., która kilkakrotnie zmieniała zeznania, raz mówiła na korzyść Pękalskiego, innym razem nie. Mecenas Andrzej Sud. Niesłusznie oceniono jej wyjaśnienia jako wiarygodne, pozwalające na wyprowadzenie wniosku o winie oskarżonego. On też był wmanipulowany w to zabójstwo przez organy śledcze. A tak na wszelki wypadek, gdyby sąd utrzymał wyrok w mocy, to kara 25 lat więzienia za ten czyn jest rażąco surowa, zważywszy na niepoczytalność psychiczną oskarżonego. Obrazą przepisów jest też oddalenie wniosku obrony o poddanie oskarżonego powtórnym badaniom psychiatrycznym. 4 marca 1998 roku wyrok został utrzymany. Potem wniesiono kasację, ale Sąd Najwyższy oddalił ją. Stało się. Pękalski został skazany za zabójstwo Sylwii. Ale praca nad wiarygodnością kluczowego świadka nadal trwała. W 2012 roku TVP wypuszcza dokument zatytułowany Wampir z Bytowa – Historia niedokończona. Małgorzata Szczepkowska, autorka tego programu, dotarła do materiału ze śledztwa, a później do rodziców Janiny. Ci powiedzieli jej, że córka została zmuszona do zeznania, że doszło do spotkania z Pękalskim. Według nich była to nieprawda. Szczepkowska zadzwoniła również do samej Janiny. Zapytała ją, czy rzeczywiście została zmuszona do przedstawienia wersji wydarzeń pasującej policji i prokuratorowi. Jaka była odpowiedź? Nie chcę na ten temat w ogóle rozmawiać, przeszłam to, byłam młoda i w ogóle przeszłam to wszystko i po prostu nie mam ochoty na ten temat rozmawiać. Dziwna odpowiedź, prawda? Rzekłbym, że niezwykle podejrzana. Dlaczego odmówiła odpowiedzi? Przecież wystarczyło zaprzeczyć słowom rodziców i potwierdzić, że w sądzie ostatecznie powiedziała prawdę. Co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach albo mailach, z wielką chęcią zapoznam się z waszymi opiniami. A na koniec przedstawię wam listę rzeczy, które są sporne w przekonaniu mojego przewodnika policyjnego po tej sprawie. Odczytam wam notatkę zatytułowaną Co mi nie pasuje. Posłuchajcie. Po pierwsze, miała pełnoletniego chłopaka o imieniu Sebastian. Oficjalna wypowiedź matki przed kamerą programu Magazyn Kryminalny 997. Czy wobec tego interesowałby ją taki osobnik jak Pękalski? Po drugie, z dostępnych materiałów wynika, że w trakcie oględzin miejsca zabójstwa, garderoby, torebki osobiste itp. policja zabezpieczyła m.in. list adresowany do Sebastiana. Co z tym listem się stało? Co w nim było?
Po trzecie, miała zaplanowane wyjście na dyskotekę z tym chłopakiem. Czy w takim dniu zatrzymałaby się w drodze do domu, aby dokarmiać obcego mężczyznę? Po czwarte, dlaczego Sylwia, młoda, atrakcyjna dziewczyna, miałaby spotykać się z Pękalskim i dokarmiać go w lesie? Rozumiem, gdyby takie spotkanie albo spotkania miały miejsce obok sklepu albo gdzieś w kołczygłowach i tak dalej. Jeżeli była taka dobroduszna, empatyczna wobec osób takich jak na przykład Leszek Pękalski, to dlaczego nie zauważyli tego jej rodzice? Wiele lat później ojciec Sylwii, udzielając wywiadu po jednej z rozpraw sądowych, wypowiadał się, że córka taka właśnie była. Ale czy to nie jest wynik napływającej zewsząd wiedzy, szczególnie z trwającego postępowania sądowego? Po piąte. Na prośbę mamy w feralny dzień zrobiła zakupy. 2 chleby oraz drzem. Z zakupami miała przyjechać do domu. Wydaje mi się, że najpierw zawiozłaby je właśnie do domu, a dopiero potem pojechałaby na dyskotekę. Po szóste. Dlaczego Pękalski nie skorzystał z okazji i nie zabrał z miejsca zbrodni chleba ani drzemu, które miała przy sobie Sylwia? On przecież z reguły był niedożywiony. Podobno przed i już po zabójstwie spał w nieodległym paśniku, czyli w tym czasie nie jadał regularnie albo wcale. W swojej książce Magdalena Emilianowicz napomknęła, iż Pękalski zażądał nawet 2 obiadów w trakcie prowadzonych wizji lokalnych. Z kolei w materiale filmowym TVN pod tytułem Cela numer, wyemitowanym w 1999 roku, powiedział redaktorowi Miszczakowi, że po zabójstwie poszedł do domu. 7. Dlaczego w żadnych dostępnych materiałach brak jest jakiejkolwiek wzmianki o problemach administracyjnych Pękalskiego, który podobno przemieszczał się dużo po całej Polsce? Musiał być nieraz legitymowany, pewnie z parę razy za brak biletu. Nie sądzę, by takowe nabywał, bo i za co. W takich przypadkach nakładane byłyby mandaty karne, które w końcu musiałyby być gdzieś odnotowane jako niezapłacone, a co za tym idzie, wszczynane byłyby postępowania egzekucyjne. Miał rentę ZUS-owską. Tak właśnie brzmi notatka Szkieła w skróconej wersji. Bardzo ciekawa, prawda? Myślę, że potęguje pojawiające się, napływające wątpliwości. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Jak już powiedziałem, ciąg dalszy nastąpi, prędzej lub później. Sam jestem ciekawy, w którym kierunku pójdziemy. Zapraszam raz jeszcze do komentowania, a jeśli chcielibyście zadać pytanie cytowanemu policjantowi, to śmiało nie krępujcie się, piszcie, on na pewno zechce odpowiedzieć. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę, do usłyszenia już niebawem.